Dzisiaj gościliśmy na spotkaniu Ligi Okręgowej pomiędzy Płomieniem Kuźnica Marianowa a Pilicą Koniecpol. Naszym gościem jest trener zespołu z Kuźnicy Sławomir Bartłomiejczyk. Witam. Jak ocena tego spotkania? Chyba lepiej niż żeście się spodziewali. Pilica jeszcze do niedawna walczyła w barażach o czwartą ligę. W bardzo lekki sposób, można powiedzieć, wygraliście to spotkanie. Rywal był bezradny dzisiaj. No raczej nie można tak powiedzieć. No, grali dosyć dobrą piłkę. Po prostu nam się tak mecz fajnie ułożył. Strzeliliśmy szybko bramkę. Potem znowu Artur dał znać o sobie kapitalnym strzałem, że nawet nie wiem, czy bramkarz z innych drużyn byłby w stanie coś obronić. Także ja myślę, że Pilica jest niezłym zespołem. Dosyć dobrze grali, twardo. Ale tak jak mówię, w piłce akurat wychodzi to, co wpada do sieci. O co będziecie grać w tym sezonie? Czy zostały postawione jakieś konkretne cele i jakie roszady kadrowe nastąpiły przed tą nową rundą jesienną? Gramy jak zwykle o to, żeby być jak najwyżej w tabeli. Nie ma tutaj celu awansu, bo to nasz klub nie stać na to, a będziemy chcieli utrzymać się. To jest priorytet. Po dzisiejszym meczu myślę, że nie zachwyśniemy się i dalej będziemy te punkciki ciułać, żeby mieć później spokój w tej następnej fazie rozgrywek. A co do wzmocnień, to dołączył do nas po kontuzji Paweł Knieci. Dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz. I pozyskaliśmy, właściwie to wrócił z wypożyczenia, tam nie wiem, czy on był transferowany, czy jakie to były zależności, ale w każdym razie Kamil Korzeniec, to nasz wychowanek, wrócił dzisiaj też jako młodzieżowiec, tu napsuł trochę krwi kolegom z Pilicy. Trener wcześniej liznął trochę, powiedzmy, większej piłki. Jaka jest różnica tutaj pracować z chłopakami w lidze okręgowej? Czy jest to ciężka praca, czy łatwa? Każda praca trenera jest ciężka, a w tych niższych naszych ligach jest dodatkowo, bo tutaj oprócz tego, że się pracuje, to jeszcze trzeba mieć nosa, bo czasem nie ma zawodnika przez cały tydzień i trzeba postawić akurat na tego, który nie zawiedzie. Pierwsza kolejka, na pewno trener zna wyniki obydwu grup. Jakieś zaskoczenia? Kto według pana będzie faworytem? Znaczy, po pierwszej kolejce trudno wskazywać faworytów. No. Raczej nie było zaskoczeń. No. Znaczy, na pewno wynik Piasta, który grał jako gospodarz w Golcach i przegrał tylko 1-0, no to jest dosyć niespodziewany, bo liczyłem, że ten jednak Golce tam łatwiej i spokojnie wygrają. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.